W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc. Obdarz nas Twoim światłem i Twoją jasnością, abyśmy potrafili wierzyć, abyśmy znaleźli upodobanie w Bogu. Duchu Stwórco, stój nieustannie przy nas wszystkich, przy Twoim Kościele. Obdarz nas swoją mocą i siłą, abyśmy potrafili opierać się wszystkim wrogim napaściom. Duchu Święty, prowadź nas, daj nam Twoje światło, oświecaj nasz rozum, otwieraj nasze serca, abyśmy potrafili łączyć się z mądrością Bożą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobrze, więc rozpoczniemy naszą refleksję. To dzisiejszy temat znamy, taki temat trochę podchwytliwy, przynajmniej tytuł, mianowicie dlaczego nie jestem szczęśliwy? I odpowiedź można udzielić w jednym słowie, w jednym zdaniu i na tym można by konferencję skończyć. A odpowiedź jest tutaj. A do tego dojdziemy, nie? Odpowiedź jest tutaj na tym takim trochę humorystycznym. Zapraszamy tu do przodu. O, tu jest miejsce, tu jest miejsce. Prosimy. Będzie łatwiej słuchać. Jest coś, co jest w centrum zainteresowania każdego człowieka. Coś, co my wiemy o każdym człowieku bez żadnej wątpliwości, nie? Niewiele wiemy o innych, ale jedno wiemy z pewnością o każdej osobie, nawet tej przypadkowo spotkanej, że każdy człowiek chce być szczęśliwy i wszystko, co robi, chociażby największe głupoty robi to myśląc, że mu to pomoże do szczęścia. Każdy człowiek chce być szczęśliwy. I to łączy wszystkich ludzi na całym świecie. I katechizm Kościoła katolickiego przypomina, że wszyscy ludzie są powołani do bycia prawdziwie szczęśliwymi. Szczęście czyni nas uczestnikami Bożej natury. Więc to nie ma wątpliwości, że wszystkich ludzi łączy dążenie do szczęścia. To jest ta jedność na świecie. Tylko jest jeden problem, mianowicie te nasze wyobrażenia o szczęściu różnią się od siebie. Każdy ma inne wyobrażenie o szczęściu. I tutaj jest dużo pomysłów na to szczęście. Jedni gonią za kasą. Inni za używkami. Inni za wrażeniami. Jeszcze inni może za adrenaliną. Są też tacy, którzy próbują być szczęśliwi dzięki temu, że nic nie robią, nie? Jest też wielu, którzy szukają szczęścia takiego, można powiedzieć, fast foodowego. Co to jest? No to ma być tak łatwo i szybko. No fast foody są takie, nie? Łatwo i szybko. I wielu ludzi takiego szczęścia też szuka, nie? Szybki efekt małym kosztem. I takie szczęście ludziom proponuje nasz przeciwnik, czyli diabeł. On świetnie wie, że do łatwego szczęścia nie ma możliwości dojścia. Nie ma łatwego szczęścia. Nie istnieje. To jest niemożliwe. Ale że jest mistrzem krętactwa, wmawia nam coś przeciwnego, mówiąc: używaj, korzystaj z życia, byle już. Ale nie mówi, że za to trzeba będzie zapłacić i szybciej i drożej niż nam się wydaje.
Jak osiągnąć szczęście? Przede wszystkim szczęścia nie można mieć. Szczęścia nie można mieć. Szczęśliwym można być. To jest tak, co można to porównać z tym, co mówił zawsze Ojciec Święty Jan Paweł II, nie? Co chcemy, być czy mieć, nie? Szczęścia nie można mieć. Szczęśliwym można być. I ktoś tak powiedział ciekawie, aby być szczęśliwym, trzeba przestać starać się być szczęśliwym. Dziwne zaprzeczenie, nie? Aby być szczęśliwym, trzeba przestać starać się być szczęśliwym. A Viktor Frankl mówił tak, sukces podobnie jak szczęście nie może być celem. Musi pojawić się przy okazji, być niezamierzonym efektem ubocznym czyjegoś poświęcenia sprawie większej niż on sam. Czyli szczęście to jest coś, co człowiek osiągnie po drodze, można tak powiedzieć, po drodze. Nie wtedy, jak się zajmuje tym, by być szczęśliwym, tylko po drodze. Jest taka historia, nazywa się Szczęście kota. Stary podwórkowy kot przyglądał się, jak młody kociak goni w koło własny ogon. Podszedł do niego i spytał, co ty robisz? Kotek odpowiedział, właśnie ukończyłem kocią szkołę filozofii. Podczas studiów dowiedziałem się dwóch ważnych rzeczy. Po pierwsze, że najważniejsze dla kota jest szczęście. Po drugie, że szczęście jest usytuowane w ogonie. Doszedłem więc do wniosku, że jeśli uda mi się schwytać własny ogon, będę miał wieczne szczęście. Stary kot zamyślił się i mówi, no cóż, jestem tylko zwykłym podwórkowym kotem. Nigdy nie miałem możliwości uczęszczać tak jak ty do renomowanej kociej szkoły filozofii. Całe życie łażę tylko tu i tam po ulicach i podwórkach. Ale o dziwo, nauczyłem się tego samego co ty, że dla kota najważniejsze jest szczęście i że faktycznie umieszczone jest ono w ogonie. W odróżnieniu od ciebie jednak odkryłem, że jeśli zajmiesz się swoimi sprawami i będziesz robił to, co dla ciebie ważne, szczęście samo pójdzie za tobą. Czyli szczęście jest po drodze. Co to jest to szczęście? Ile ludzi, tyle mądrości, tyle definicji. Szczęście to na pewno nie jest powodzenie materialne. Na pewno to nie jest wygrana w totolotka. Szczęście, można by tak powiedzieć, to jest postawa człowieka. To jest postawa człowieka. To jest sposób bycia. To jest przekonanie, że jestem szczęśliwy. To można zapamiętać. Szczęście to jest postawa człowieka. Dlaczego tego nie mam? Można się zapytać, nie? Dlaczego nie mam postawy człowieka szczęśliwego? I spróbujmy sobie na to pytanie znaleźć odpowiedź. Stawiając sobie drugie pytanie, nie? Na pytanie możemy odpowiedzieć sobie pytaniem. Co łączy szczęście i wdzięczność? Co łączy szczęście i wdzięczność? Wielu powiedziałoby, że to łatwe. Gdy jesteś szczęśliwy, jesteś wdzięczny, nie? Ale warto to przemyśleć. Czy szczęśliwi naprawdę są wdzięczni? Wszyscy znamy ludzi, którym się dobrze powodzi, nic innego szczęścia nie brakuje, a jednak nie są szczęśliwi, bo chcą zawsze czegoś innego albo chcą więcej. Wszyscy też znamy ludzi, którym szczęście nie sprzyja i na których miejscu wcale nie chcielibyśmy się znaleźć. A jednak są szczęśliwi, po prostu emanują szczęściem. I nieraz stawiamy sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta. Bo oni są wdzięczni. I tu jest sedno sprawy. To nieszczęście czyni nas wdzięcznymi. To wdzięczność czyni nas szczęśliwymi. Powtórzę. To nie szczęście czyni nas wdzięcznymi, ale wdzięczność czyni nas szczęśliwymi.
Jeśli myślimy, że szczęście wywołuje wdzięczność, to też warto się nad tym zamyślić. To wdzięczność uszczęśliwia. To wdzięczność uszczęśliwia człowieka. Jak to działa? Spróbujmy przywołać jakieś własne doświadczenia. Jak to jest, kiedy otrzymujemy coś bardzo cennego? Tu muszą być spełnione dwa warunki. Musi być to naprawdę coś cennego i zostało nam podarowane. Nie kupiliśmy tego, nie zapracowaliśmy na to, nie zdobyliśmy jakąś drogą jakiejś wymiany, ale otrzymaliśmy w darze. I kiedy te dwa warunki są spełnione, mam coś wartościowego i otrzymałem to za nic, wtedy wdzięczność spontanicznie rośnie w moim sercu. Szczęście przepełnia moje serce, jak są te dwa warunki spełnione. Tak rodzi się wdzięczność. Kluczem jest to, że nie można tego doświadczać raz na jakiś czas. Nie możemy tylko czasami czuć wdzięczności, bo to tak nie działa. Możemy żyć wdzięcznością. I właśnie takie życie przepełnione wdzięcznością to jest coś, co zmienia wszystko. Życie przepełnione wdzięcznością. Jak można tak żyć? Jak można tak żyć? Uświadamiając sobie, że każda chwila została nam dana. To dar. Nie zapracowałeś na nią, nie stworzyłeś jej w żaden sposób, nie możesz mieć pewności, że będzie ci dana kolejna, a jednak to najwartościowsza rzecz, która nam może zostać dana. Chwila, ta chwila i związane z nią możliwości. Ta chwila została nam dana, nie? Ten moment. Za chwilę może nas tu nie być, za chwilę możemy umrzeć. Jutro możemy nie wstać. Ta chwila i wszystkie związane z nią możliwości. I co ja z nią zrobię? Do czego ją wykorzystam? Do jakiegoś dobra, albo do zła, albo po prostu do niczego. Gdybyśmy nie mieli tej chwili obecnej, nie moglibyśmy nic dokonać, ani niczego doświadczyć. Ta chwila to jest najpiękniejszy i największy dar. Ta chwila to jest największy dar, jaki mamy. Nawet mówimy nieraz, jest takie wyrażenie, nie? W danym momencie, w danym momencie. Chodzi o to, że ten moment mi został dany. To, co otrzymujemy w darze, to możliwość, to sposobność, nie? W tej chwili dostaliśmy w darze różne możliwości. I naprawdę człowiek jest wdzięczny za możliwości, za sposobność. I każda chwila to jest taki nowy dar. Możemy z niej skorzystać, albo możemy ją przegapić. Jeśli z niej skorzystamy, znajdziemy klucz do szczęścia. Więc można by tak pomyśleć i próbować ujrzeć klucz do szczęścia naszego w naszych rękach. Klucz do szczęścia jest w naszych rękach. Popatrzcie sobie na wasze ręce. Klucz do szczęścia nie jest daleko, gdzieś tam w marzeniach, w oczekiwaniach na lepsze jutro, ale w tej chwili, którą dostałeś i w możliwościach, które ta chwila w sobie niesie. I zawsze możemy być wdzięczni za ten dar chwili obecnej. Jeżeli człowiek nauczy się być wdzięczny za ten dar chwili, to dziękuję cały czas. Cały czas. Nie ma takiego momentu, żeby nie dziękował, nie? Dostał chwilę, mam tą chwilę, mam ją teraz. Boli mnie noga, a co to ma za znaczenie? Chwila jest. Czy to oznacza, że możemy być wdzięczni za wszystko? Nie. Nie. To byłoby piękne, ale to byłaby fałszywa teoria, gdybyśmy mówili, że za wszystko możemy być wdzięczni. Trudno czuć wdzięczność na przykład za przemoc, za wojnę, za ucisk czy wyzysk. Nie czujemy wdzięczności z powodu straty przyjaciela, z powodu niewierności czy żałoby.
Dlatego nie mówię, że można być wdzięcznym za wszystko. Bo to byłaby taka pobożna teoria. Tylko, że można czuć wdzięczność w danej chwili za sposobność, czyli możliwość. Za możliwość. Nawet gdy życie stawia nas przed czymś potwornie trudnym, możemy stanąć na wysokości zadania i zareagować na nadarzające się okazje. Nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Jest okazja do wzrostu. Jest okazja do przebaczenia. Jest okazja do okazania cierpliwości, do zrobienia dobrego uczynku. Jest wiele okazji. I za tę możliwość jestem wdzięczny. Bo tak naprawdę wszystko do czegoś nam jest potrzebne. Wszystko do czegoś nam służy, nie? Tylko zależy, co ja z tym zrobię. Znana już ta legenda, opowiadanie takie, pewno już opowiadałem, nie? Ale w tym kontekście go przypomnę, żeby go umiejscowić w tych rozważaniach. Jak to w małej wiosce mieszkał starszy mężczyzna i jego dobytkiem był kawałek pola oraz koń, z którym tą rolę uprawiał, nie? Koń był wartościowy, bo dawał możliwość przeżycia dla niego i dla jego syna. I pewnego dnia ten koń zniknął. Sąsiedzi współczuli temu człowiekowi takiego nieszczęścia. A mężczyzna nie zmartwił się tą stratą konia, lecz ze spokojem pytał. Szczęście? Nieszczęście? Kto wie? Tydzień później zwierzę niespodziewanie powróciło do właściciela, przyprowadzając ze sobą stado innych koni, dzikich koni. Tym razem sąsiedzi nie mogli uwierzyć w to, jakie szczęście spotkało wieśniaka w całej wiosce. Nikt mu nie miał tyle koni i gratulowali mu i mówili, ale masz szczęście. A mężczyzna kiwał głową i potem pytał, skąd wasza pewność, że to, co się wydarzyło, jest szczęściem? Oni się dziwili tym jego słowom i uznali go za niewdzięcznika. Pewnego razu syn tego wieśniaka postanowił okiełznać jednego z nowych koni. Niestety próba się nie powiodła. Spadł z grzbietu zwierzęcia, złamał nogę. Ponownie się zebrali sąsiedzi z wyrazami współczucia, mówiąc, jakie to właśnie nieszczęście go spotkało. A on mówi, szczęście, nieszczęście, kto to wie? Po wielu miesiącach kraj pogrążył się w wojnie. Do wioski wkroczyli żołnierze, werbując do wojska młodzieńców zdolnych walczyć. Ku rozpaczy wielu rodzin zabrali wszystkich młodych mężczyzn z wyjątkiem jednego, syna tego wieśniaka, który leżał w łóżku ze złamaną nogą. Po jakimś czasie okazało się, że żaden z młodzieńców zaciągniętych do walki nie przeżył. Rodziny pogrążyły się w żałobie, jednak wieśniak pozostał niewzruszony, pytając tylko, szczęście, nieszczęście, kto wie? Kto wie? Pan Bóg jeden wie, tylko nie zawsze chce nam to tak od razu wyjawić, nie? Co jakiś czas otrzymujemy dar czegoś bardzo trudnego. Kiedy ta trudność się pojawia, niełatwo ją wykorzystać, czyli czegoś się z niej nauczyć, co bywa często bolesne. Na przykład nauka cierpliwości, nie? Droga do pokoju, czyli można powiedzieć droga do szczęścia, to nie jest sprint, ale to jest maraton. Wymaga to wszystko cierpliwości i jest trudne. Ale to jest dana nam szansa, abyśmy się uczyli. I kiedy się tak spokojnie przyjrzymy wszystkiemu, doświadczymy tego, co się wydarza, to zrozumiemy, że najczęściej otrzymujemy okazję do radości. Przegapiamy tę okazję, bo pędzimy przez życie i nie przystajemy, by je dostrzec. Ci, którzy wykorzystają dane im szanse, wypełniają swoje życie piękną treścią. Ci, którzy nie wykorzystają okazji, dostaną następne, bo zawsze dostajemy kolejną szansę. I to jest cudowne bogactwo naszego życia. Zawsze dostajemy kolejną szansę, kolejną chwilę. Jak znaleźć metodę, by te okazje czy szanse wykorzystać? Jak każdy z nas może znaleźć sposób, by żyć z wdzięcznością? By nie czuć jej tylko raz na jakiś czas, nie?
jak to my lubimy czuć, nie? Nie czuję nic, no i koniec. No. Ale by być wdzięcznym w każdej chwili. Jak możemy to zrobić? To bardzo prosty sposób. Jest on tak prosty, jak znane nam od dziecka zasady przechodzenia przez jezdnię. Wiecie, jakie są zasady przechodzenia przez jezdnię? Trzy punkty. Pierwsze. Pierwsze to jest drugie. Pierwsze. Zatrzymaj się. Drugie. Popatrz. I trzecie. Idź. To jest wszystko. Zatrzymaj się. Popatrz. Idź. To jest recepta. Tłumaczyć to, czy zostawiamy tutaj? Jak często się trzeba zatrzymywać? No my wiemy, że pędzimy, cały czas pędzimy przez życie, nie? I przegapiamy okazję, bo się nie zatrzymujemy. Potrzeba się zatrzymać, wyciszyć. Musimy jakby wbudować takie znaki stop w nasze życie. Jeden kapłan opisuje taką sytuację ze swojego życia, nie? Mówi, byłem kiedyś na misjach w Afryce i po powrocie zacząłem dostrzegać wodę. No bo w Afryce nie miał wody, nie? To jest problem. Jak powrócił, no to zaczął widzieć wodę. Mówi, odkręcałem kurek i za każdym razem byłem oszołomiony. Jest woda. Zapalałem światło i za każdym razem byłem po prostu wdzięczny. Szczęście, jest światło. I mówi, po jakimś czasie się przyzwyczaiłem i przestałem to dostrzegać. Tak jak to z nami jest, nie? Jak nam wyłączą prąd za jakiś czas, wtedy będzie to taki dar, nie? O, włączą, o, jest prąd, jest światło. I mówi, po jakimś czasie przyzwyczaiłem się. I co zrobił? Umieściłem małe naklejki na wyłączniku, na kranie. Takie znaki stopu. I odkręcałem wodę. A i sobie przypominałem, o, trzeba się cieszyć, że jest woda. Dziękuję. Zaświecałem światło. O, dzięki, że jest światło, nie? Potrzebujemy takich znaków stopu, takich może czasem przypominajek w naszym życiu. I tu można użyć wyobraźni, nie? Za co nie potrafimy być wdzięczni, nie potrafimy dostrzec, że mamy, nie? Naklejce na lodówce taki znak stopu, nie? Taką przypominajką może być obrączka ślubna, nie? O, krzyżyk, jakieś zdjęcie, no nie wiem, co tam, o czym tam człowiek zapomina, albo wszedł w rutynę. To jest taki właśnie pierwszy krok, to zatrzymaj się. Czyli zaczyna wszystko. Drugi krok to jest rozejrzyj się. Warto otwierać oczy, uszy, uruchamiać wszystkie zmysły, aby chłonąć cudowne, podarowane nam bogactwo, które jest wokół nas. I to bogactwo nie ma końca. I na tym właśnie polega życie, by cieszyć się tym, co zostało nam dane. I wtedy możemy otworzyć serca i dostrzec możliwości, również szanse pomocy innym, uszczęśliwiania innych. Bo nic nie uszczęśliwia nas bardziej niż szczęście nas wszystkich. Herezja. Nic nie uszczęśliwia nas bardziej niż szczęście nas wszystkich, nie? Byle człowiek był szczęśliwy, a co mnie ta inni obchodzą, nie? I ten trzeci krok. Kiedy otworzymy oczy i serca na nowe możliwości, one zaproszą nas właśnie do trzeciego kroku, czyli do działania. Zatrzymaj się, popatrz i zrób coś dobrego. Zrób coś dobrego. Co możemy zrobić?
Możemy zrobić to, co życie nam umożliwia w obecnej chwili. Najpierw możemy się cieszyć, że mamy tę chwilę, nie? Potem zobaczyć, co ona nam proponuje. Ten czas, pierwsza rzecz, ten czas, druga, to miejsce, trzecia, ta sytuacja i czwarta, ci ludzie, bliźni, ci, którzy są blisko. Co nam proponuje ta chwila? Ten czas, to miejsce, ta sytuacja, ci ludzie. Można posiedzieć i porozmawiać z kimś, można posłuchać dziecka, można podnieść papierek, a takich papierków leży dużo, nie? Zrobić coś bezinteresownie, a to nie jest bezinteresownie, nie? Bo jak robię to, to staje się szczęśliwszy. To już jest nie bezinteresownie, a to już jest dobrze. Czasem będzie to coś bardzo banalnego, a czasem coś trudnego. Ale ważny jest ten moment, ten moment, ten moment, nie jutro. I to miejsce, nie jakieś inne, nie tam gdzieś daleko będę pomagał innym, nie, tam nie można nic zrobić. Nie jakieś tam miejsce, które mnie się podoba, bo ja tam nie jestem. Ja mogę o tym marzyć, ja mogę za tym wzdychać, ale ja tam nie jestem, ja jestem tutaj. Ta sytuacja, nie jakaś inna, w której wolelibyśmy działać, nie? Bo czasem takie, że a ja bym tam to zrobił. No dobrze, ale tego nie ma, masz to. I tracisz okazję do bycia szczęśliwym. Bo myślisz o tamtym miejscu, myślisz o takim działaniu, a nie robisz tego, co zostało ci dane w danej chwili, w danym momencie, w danym miejscu, z danymi ludźmi. To, co wam powtarzam od dawna już mówię i powtarzam te słowa świętego Franciszka, że nauczmy się kwitnąć tam, gdzie nas posadzono. Albo nie zakwitniemy nigdzie, nie? Albo zakwitniemy tam, gdzie nas posadzono, albo nie zakwitniemy nigdzie. To jest trzy kroki. Zatrzymaj się, popatrz, działaj. I nie szukajmy wielkich rzeczy. Nie trzeba szukać, nic nie trzeba szukać. Wszystko jest w zasięgu ręki, nie? Wszystko jest obok nas. Gdy jesteś wdzięczny, nie boisz się, a bez strachu nie ma przemocy. Człowiek szczęśliwy nie jest agresywny w myślach, w słowach i w czynach. Wobec siebie, wobec innych i wobec świata. Wdzięczność daje poczucie nasycenia, a nie niedosytu. Gdy jesteś wdzięczny, chcesz się dzielić. Pewnego razu mądry nauczyciel przyniósł balony do szkoły. Polecił swoim uczniom nadmuchać je i napisać na nich swoje imię. Następnie dzieci wyrzuciły balony na korytarz. Nauczyciel przeszedł i dokładnie wymieszał je wszystkie. Dzieci miały 5 minut na znalezienie balonu z imieniem, ale mimo gorączkowych poszukiwań nikt nie znalazł własnego. Następnie nauczyciel polecił im podnieść balon najbliżej siebie i przekazać go sobie, której imię widniało na tym balonie. W niecałe 2 minuty każdy trzymał własny balon. Nauczyciel powiedział do dzieci, te balony są jak szczęście. Nie znajdziemy go, gdy szukamy tylko własnego. Ale jeśli zależy nam na szczęściu kogoś innego, to ostatecznie pomoże nam znaleźć własne. Ciekawe. Kolejna myśl. To już takie myśli dokładam trochę. Człowiek jest szczęśliwy, gdy nie jest samotny. Może być sam, ale nie może być samotny. To jest różnica między być sam, a samotny, nie? Może być sam, ale nie może być samotny. Relacja to jest sens życia człowieka. Dlatego są 3 relacje w życiu człowieka, nie? Jakie? Pierwsza. Pierwsza. Jaka?
Pierwsza to relacja ze samym sobą. Druga to jest relacja z Panem Bogiem. I trzecia z drugimi, z ludźmi, nie? Na czym polega relacja z samym sobą? No trzeba się ze sobą zaprzyjaźnić. Stanąć przed lustrem i powiedzieć, ale jestem super, nie? To się tak mówi, znajdź drogę do swojego serca. Na czym to polega? No mieć czas dla siebie, mieć czas na życie, poczuć się dobrze ze sobą. Zaakceptować siebie. Zgodzić się na to, jaki jestem, na to, gdzie żyję, na to, jak żyję, na ludzi obok mnie. I przyjąć to wszystko z miłością i pokorą. Z miłością i pokorą. To jest zaprzyjaźnić się ze sobą. Dobrą relację mieć z sobą. Jak cały czas patrzę i narzekam na siebie, to mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba, to mi źle, tam nos mam krzywy, ucho mam złamane, zmarszczki mam. Zaprzyjaźnij się ze sobą. Druga relacja, zaprzyjaźnij się z Bogiem. Święty Tomasz mówił, jeśli Chrystus nie będzie dla ciebie ponad wszystko przyjacielem, na zawsze pozostaniesz bez miary smutny i niepocieszony. Wielu jest smutnych i niepocieszonych, bo nie znaleźli przyjaźni w Chrystusie. Jak się zaprzyjaźnić z Chrystusem, no to każdy wie, mamy sposoby, drogi, formy, więc nie będziemy tego powtarzać. To jest też takie samo proste, jak i to zatrzymaj się, popatrz i idź. I trzecie, zaprzyjaźnij się z drugim człowiekiem. I na to potrzeba się w jakiś sposób choć trochę oderwać od swoich spraw. I tu wchodzi co? Mieć czas i go nie żałować. Żeby mieć przyjaciół, to trzeba wyjść na zewnątrz siebie, na spotkanie z drugim, czyli na zewnątrz tego, co ja chcę, co ja mam i wokół czego krążę, nie? Jak się nauczyć tego wyjścia na spotkanie drugiego? No, zatrzymać się, pomyśleć, co mogę zrobić dobrego dla drugiego, nie? Kiedy się włącza gotowość dla innego człowieka i coś chce dla niego zrobić, to wtedy włącza się gotowość na szczęście. Tu jest wielkie pole do działania. Kiedyś jeszcze, jak byłem tam w Ameryce Południowej, to pojawił się taki trend właśnie w tym sensie, że ludzie próbowali coś dobrego zrobić dla drugiego bezinteresownie, anonimowo i zaczynały się wtedy w różnych miejscach tak zwane, to się nazywało tam peahe, czyli to, kiedy się opłaca przejazd samochodem, nie? Tylko, że nie było żadnych kamer, nie było żadnych kart, tylko trzeba było zatrzymać się, zapłacić i jechać dalej, nie? Więc pojawiali się tacy ludzie, którzy zatrzymywał się, płacił i mówi, płacę jeszcze za tego, który za mną jedzie. I jechał. Następny podjeżdża, mówi, ten, który jechał przed panem, zapłacił za pana. Ani jeden drugiego nie znał, nie? A to była taka, zrób coś dobrego dla drugiego bezinteresownie, nie? Taki przykład mówię, nie? Mamy tyle okazji, nie? Do tego, by żyć szczęśliwie. By żyć szczęśliwie. I ludzie wdzięczni, ludzie szczęśliwi są radośni. A radośni ludzie tworzą radosny świat. A mam jeszcze czas. Opowiadał pewien kapłan, który tam pracował wiele lat w duszpasterstwie akademickim, ksiądz Maliński, mówił o pewnej rodzinie swoich przyjaciół, nie? I zostawił taką historię dosyć ciekawą, nie? Mówi tak, poszedł z wizytą, jak zawsze kolejny tam raz do znajomej rodziny
I mówi, babcia kąpie wnusia. Wyciągnęła z wanienki, odcedziła, położyła na ręcznik. Mówi, dzieciątko jak z obrazka, super. Zdrowe, szczęśliwe, gaworzy, fantastyczne. I mówię do babci, babciu, ale fajny wnusiu. No, całkiem fajny. To babcia się cieszy z wnusia. Proszę księdza, proszę nie zapeszać. Ale o co chodzi? Pyta. Nie wiadomo, co z tego wyrośnie. To jest mądrość życiowa, nie? Takie dziecko to jest jak tykająca bomba jądrowa, bo on musi w pewnym momencie wybuchnąć. Proszę księdza, żeby chociaż się dostał do podstawówki, to będzie dobrze. Mówi dalej, po wielu latach spotykamy się na pierwszej komunii świętej. Chłopak się rozwija rewelacyjnie, żywy, inteligentny. Zjedliśmy obiad, pijemy kawę. Zaczynam rozmowę z babcią. Babciu, wnuczek niezły. Niezły, proszę księdza. Inteligentny. Tak, ma moje geny, proszę księdza. No to babcia się cieszy z wnusia. Proszę księdza, proszę nie zapeszać. Ale o co teraz chodzi? Podstawówka idzie mu dobrze. No tak, proszę księdza. Ale ksiądz nie wie, co to jest okres dojrzewania? Rozumie ksiądz, dojrzewania. Wiadomo, każdy taki okres przechodzi w życiu, nie? Mówi tak, spotykamy się na jego 21 urodzinach. Chłopak ładny, spokojny, inteligentny, grzeczny. Przysiadam się do babci mówiąc, no babciu, wnuczek, dobrze, nie? No tak, dobrze. Użyteczny? Bardzo, bardzo przydatny, babcia nigdy nie odmówi. No proszę, to babcia się cieszy z wnuka. Proszę księdza, ja księdza to już mam powoli dosyć. Proszę nie zapeszać. Ale co znowu? No przecież nigdy nie wiadomo, jaką lafiryndę do domu sprowadzi. Poznał dziewczynę śliczną, zdolną, pracowitą, zaradną, z dobrej rodziny, do tego bogatą. Wszystko jak z bajki. Ślub, wesele. Mówi, na weselu szukam babci. Biorę ją pod rękę, mówię, babciu, ale oni pasują do siebie. Tak jak z bajki. A jak pięknie tańczą. O, bardzo pięknie. To babcia chyba się z tego wnuka cieszy. Proszę księdza, ksiądz chyba nie w tym świecie żyje. Nic nie wie o życiu. Ale o co chodzi? A rozwody? Ksiądz słyszał? Tak, ksiądz tylko po ślubach biega. Ksiądz był kiedy na rozwodzie? No nie, mówi. No widzi ksiądz, odklejony od tego świata. Babciu, popatrz na nich. Czy oni się kiedy rozejdą? To niemożliwe. A proszę księdza, a kłopoty z prokreacją ksiądz słyszał? Co druga para teraz nie może mieć dzieci. A wie ksiądz, co to znaczy całe życie bez dzieci? A akurat to wiem, mówił. Minął rok. Minął rok. Urodził się synek. Mówi, odwiedzam ich kolejny raz. Prababcia kąpie prawnuczka. Kobieta mogła być szczęśliwa całe życie. Nie. Lepiej nie zapeszać. I mówił tak, byłem na jej pogrzebie. Leżała w trumnie jak taka zołza. Mogła być szczęśliwa, ale lepiej nie. Nie bardzo wiem, co znaczy to słowo zapeszać, ale to jest takie nagminne, to się bez przerwy słyszy, nie? I znamy to chyba wszyscy, nie? Może nie powtarzamy nigdy, ale możeśmy słyszeli. Możemy się cieszyć z życia. Możemy się cieszyć z życia. I wcale nie musimy się czuć winni z tego powodu. Bo życie po to jest, żeby się nim cieszyć. Życie po to jest, żeby się nim cieszyć. Po to Pan Bóg nas stworzył, abyśmy cieszyli się normalnie z życia. I możemy to też okazywać. To jest drugi krok, nie?
Bo jest taki rodzaj radości i to jest taka radość katolicka. Taka radość niezwykle spokojna, opanowana, dyskretna, taka wewnętrzna, ukryta. Taki pogodny smuteczek, taka powaga. To jest taka radość katolicka. Czasem to widać, nie? Takie poważne grobowe miny, żeby się tylko uśmiech nie pojawił, no bo jak to, no jak? Nieraz nawet Alleluja się śpiewa na melodię Wieczne Odpoczywanie. Kiedy ksiądz mówi taki, nie był, głosił kazanie na mszy rezurekcyjnej, świętując zmartwychwstanie Pana Jezusa, nie? I tak patrzy na tych ludzi, ludzie tacy. I więc próbuje ich tak troszkę napełnić taką radością paschalną, nie? I mówi, patrzcie, to jest pusty grób Jezusa, tu Pana Jezusa nie ma, On zmartwychwstał, On żyje, patrzcie na ten grób i cieszcie się. A tam ktoś z tłumu mówi, ale to jednak grób. Można być szczęśliwym albo nieszczęśliwym. Można być wdzięcznym albo narzekającym cały czas. Można być radosnym albo smutnym. Decyzja należy do mnie, nie? A jak zdecyduję, to muszę każdego dnia zadbać o to, by być wdzięcznym, radosnym i szczęśliwym. Muszę o to zadbać. Szczęścia się nie znajduje. Szczęście się buduje i sam się dziwuje, jak się mi to rymuje. Szczęścia się nie znajduje, szczęście się buduje. My decydujemy, chcę być szczęśliwy, chcę być wdzięczny, chcę być radosny. Jak to zdecyduję, to muszę o to zadbać. Nie ma innej drogi. Jeszcze takie trzy myśli i na tym kończymy. To nie moje myśli, to gdzieś tam wyczytałem, nie? Nigdy nie szukaj drogi, która daje szczęście. Spróbuj odnaleźć szczęście na drodze, po której już kroczysz. I druga myśl. Wielokrotnie od myślenia robiłem się smutny, a od działania nigdy. I trzecia, ostatnia. Pamiętaj, że wszystko zawsze układa się pomyślnie, a jak nie jest pomyślnie, to znaczy, że jeszcze się układa. Amen. Kartyczka jeszcze z drugiej strony. Tu ta karteczka. No. O, to macie tą karteczkę, która jakby zamyka trochę to wszystko takim sposobem humorystycznym. Tu mamy człowieka, który trzyma kawałek tortu, nie? Bo może was nie widzicie dobrze. I szczęśliwi ludzie są skupieni na tym, co mają. A tu się człowiek przedstawi, to tylko tego kawałka mu brakuje, nie? Nieszczęśliwi ludzie są skupieni na tym, czego im brak. A jak się tak nad tym zastanowimy, nie? To się nad tym, no się z tym raczej zgodzimy, nie? I na tym się bardzo często w życiu chyba wszyscy łapiemy, nie? Ja tak patrzę na ludzi w kościele i nieraz sobie myślę, a tego jeszcze nie ma, tego nie ma, tego nie ma. Nie przyszli jednak. Zamiast się skoncentrować na tych, co są, no. Taki mechanizm działa w człowieku. A to jest taka troska duszpasterska. Dzisiaj też patrzę na tych, co ich nie ma, nie? Tego brakuje, tego brakuje, no.
Ale to jest taki mechanizm działający w ludziach, nie? Jak wiemy o tym, to próbujemy to odwracać, nie? To wszystko, jak człowiek nabiera świadomości, to to próbuje zmieniać. No a po to nam został dany rozum i siła do działania. Więc zakończmy w taki, chyba że jakieś pytania są. Nie ma na razie. To i tak już trwało chwilę, więc gdyby ktoś chciał złożyć jakąś propozycję tej konferencji na przyszłość, to można. Jest bardzo mile widziane, jak ktoś chciał jakiś konkretny temat poruszyć, to możemy to wziąć pod uwagę. Także na przyszłość można mi to zaproponować. Jeżeli będę w stanie to rozwinąć, no bo nie wszystko jestem w stanie opowiedzieć. Muszę się długo kształcić. A teraz zakończymy modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z listu do Filipian. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała godność. Pan jest blisko. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Boże, dawco radości, spraw, abyśmy dostrzegali, jak wiele jest powodów do wdzięczności Tobie. Niech nasze serca zostaną uzdrowione z wszelkiej obojętności i ślepoty wobec Twoich darów, których tak hojnie nam udzielasz. Daj nam dostrzec Twoją miłość, którą nam ukazujesz poprzez codzienność. Spraw, abyśmy coraz częściej Tobie z serca dziękowali za wszystko, co nas spotyka. Mario, oblubienico Ducha Świętego, ucz nas otwierać się na Ducha Świętego i Jego dary, a następnie jak dzielić się nimi z wszystkimi, których spotykamy. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję wszystkim.